Obrona dla mnie to jest nie tylko kwestia broni, to jest nie tylko kwestia tego, co robisz, żeby się bronić fizycznie, ale to jest również obrona prawna. Tak jak rozmawiamy dzisiaj o tym, żeby ktoś, kto broni się przed napastnikiem, był przez ten system sprawiedliwości traktowany jako ofiara, a nie jako ten drugi napastnik w konflikcie, to samo wchodzi w sytuacji, kiedy na przykład wchodzisz w relacje z ludźmi, którzy dzisiaj zasłaniają się prawem, chowają się pod prawem, czując się całkowicie bezkarni. Na przykład umowa najmu nieruchomości.